zobaczymy. Okej. Okay. Potyczka jest na łapie prochorowka. To klasyk, no to jest klasyk. Losowanie jest na dziewiątki i dziesiątki. Okej. Okay. Kolega zaczyna od takiego spota środka. Bardziej spodziewałem się, że będzie mocniej, bardziej odważnie tutaj zagrane. O, udało ci się wykryć te 4-9. Gdyby te 4-9 zginęło, byłoby super, ale chyba nie zginie, bo nasi jeszcze widzę, że dopiero dojeżdżają do pozycji do snajpy, więc raczej nic z tego nie będzie. Te 4-9 dostało darty. Bardzo dobry strzał arty. No, nie spodziewałbym się, że artę trafi, a trafiła. Masz dobrą artę. Że art trafiła w lightę, to jest rzadkość. To co zrobiłeś jest spoko, bo udało ci wykryć te 4-9. No teraz te 4-9 powinno zginąć. Tego te 4-9 nie powinno przetrwać. To jest bardzo kiepska gra tego te 4-9. On strzela, a powinien podświetlać. I zginął. No, powiedziałem, że on powinien zginąć, bo on po prostu nie ogarnia. Mimo, że był w bardzo, bardzo ryzykownym krzaku, popularnym, blindowanym często, to jeszcze stamtąd strzelał. Bardzo, bardzo kiepska gra tego gracza. Ładny strzał leoparda w ruchu, ale EBR również aktywnie tutaj strzela, wspiera swoją drużynę i kolega ucierpiał. Ucierpiał. Tak, nie. Dokąd tu ptajesz? Odważny spot, ale leopard powinien zginąć. No i pięknie, no leopard zginie. No, tutaj leopard. Warzywo leoparda, bardzo duże warzywo. O, to jest ważny moment. Pomógł ci sojusznik. Piękny hack, jemu nie weszło. No i czy zginie kowiec? Chyba nie. No i to jest dobre i złe, że tak mocno oberwał. Teraz będzie bardziej grał pewnie defensywnie z jakiegoś krzaczka. Co jest dobre? Będzie grał defensywnie, ma mało życia, łatwo go zdjąć. Co jest minusem? Jak zajmie jakiegoś dobrego krzaka, będzie bardzo upierdliwy. Ciekawe, co się tutaj będzie szykować, tak czy nie? Panie, chyba ci prawo jazdy zabiorą za takie jeżdżenie. Przecież kurde, te budynki to są domki mieszkalne tam. Tam ludzie mieszkają. A ty sobie tak wjechałeś tam jakby nigdy nic. Nie wiem, kto za to zapłaci. Nie wiem. Ale ktoś będzie musiał. Ktoś za to grubo zapłaci. Jeszcze nie wiem kto, ale Będzie trzeba go dojechać mocno. Kowiec, te 5-4. T30, muszę wam powiedzieć, szybko spłynęła. Ale masz dobrą artylerię. Muszę cię chwalić pod tym kątem, że masz naprawdę dobrą artę. Dużo nasza arta robi, co nie? Dużo, widać. Wydaje mi się, że to widać, że artyleria nasza bardzo, bardzo ładnie tutaj pracuje. Czasami jest tak, że artyleria nie pracuje. W tej bitwie widać, że ona tutaj cały czas, patrzcie, 500, 500.
ekskluzywne nieruchomości, a ten rozwala. No tak jak mówię, no gościu jest tutaj chyba przy kasie, bo będzie musiał za to wszystko zapłacić teraz. Także mamy dowody, mamy. Rozjechał. Niech płaci teraz, tak? Jak zrobił, to niech teraz płaci, jak go stać. Proszę bardzo. Bogaty niech płaci. Podoba mi się to, jak te arty tutaj spłynęły. Jeszcze jest T1. On cię nie ma na hita, no spokojnie. Możesz nawet przyjąć ten strzał od niego i nic się nie stanie. Ale arta ładnie gra. Jestem pełen podziwu. Najbardziej mnie dziwi w tej bitwie to, jak bardzo masz support od arty. Najbardziej mnie to dziwi. Ja takiego supportu nigdy nie mam. Naprawdę, nie pamiętam kiedy ostatni raz, jak ta arta robi damage. Ja takiego supportu dawno nie miałem. Kto Boga temu zabroni? No właśnie. Ładny strzał w ruchu, ładny. Ale jest ryzyko, że polegniesz teraz, bo jedziesz wprost pod AF1. Arty nie trafiłem, to jest dobry sygnał. Możesz przyjąć jeden strzał od AF1. No, teraz to już jest. W momencie, w którym objeżdżamy jakiś czołg, to już jest koniec, nie? To wtedy już jest kaplica. Już wtedy nie ma nic absolutnie. Do zrobienia taki gość. W ruchu? No i pięknie. Kolejna dobra bitwa. Obie te bitwy były dobre. Ta była... która była lepiej zagrana, ta czy tamta? Trudno powiedzieć. Obie powiedziałbym, że dobrze zagrane bitwy, tak? Może nie bitwy super najlepsze, najciekawsze, ale dobre bitwy. Dobrze rozegrane.